Kochani, zauważyłem niezwykłą rzecz, że istnieją takie kultury, istnieją takie kraje, istnieją takie narody, gdzie żeby być szczęśliwym, to trzeba mieć powód. I to, żeby być szczęśliwym, to trzeba mieć duży powód. Nie wystarczy mały powodzik, żeby być szczęśliwym. Żeby być szczęśliwym, trzeba przeżyć coś niezwykłego, coś ogromnego, coś wspaniałego. I tego jesteśmy uczeni my, mówię o tych mówiących w tym samym języku co ja, od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, że aby być szczęśliwym, potrzebny jest ogromny powód. Że szczęście to nie jest tak. To nie jest tak jak skórka od pomarańczy, że wszędzie jest. Nie. Szczęście jest to taki stan, który może trafić człowieka tylko i wyłącznie pod wpływem czegoś ogromnego w rodzaju wygranej na loterii. Jak człowiek ma szczęście, to wygra na loterii. Od najmłodszych lat wiemy, że nieszczęśliwym można być bez powodu. Żeby być nieszczęśliwym, do tego nie jest potrzebny żaden powód. Nie jest potrzebna żadna sytuacja, żeby stać się nieszczęśliwym. Oczywiście może pojawić się dodatkowo jeszcze jakaś sytuacja, która nas unieszczęśliwia, ale normalnie, przeciętnemu, standardowemu Polakowi, żeby być nieszczęśliwym, to wystarczy zdać sobie sprawę, że tak mało w życiu osiągnął i już może być nieszczęśliwy, bo gdyby osiągnął dużo, to miałby szansę na całkiem normalne życie i jeszcze nie na szczęście. Żeby być szczęśliwym, to jeszcze ten los musi od siebie coś dać. I żyłem w tym przekonaniu, w tym świętym przekonaniu, które zostało mi wszczepione, jak byłem już dzieckiem, że należy dążyć do szczęścia, należy składać życzenia. Życzę ci, żebyś był szczęśliwy. To znaczy, od razu bierzemy pod uwagę, że ta osoba, której składamy życzenia, szczęśliwy nie jest. Ta osoba nie jest szczęśliwa. Czemu? No bo jej się życzy szczęścia. Szczęście jest coś nieosiągalnego. Szczęście można mieć tylko wtedy, kiedy się wejdzie na Mount Everest. Szczęście można przeżywać tylko wtedy, kiedy się bierze ślub z księciem z bajki. Szczęście może być wtedy, kiedy ktoś dzwoni do drzwi i przychodzi gość. To jest szczęście.